Jest najlepszy moveset! Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Q&A Pokémon Go. Sytuacja jest taka, że wielokrotnie powielają się pytania, które już padły właśnie w odcinkach z tej serii. Dlatego od jakiegoś czasu prowadzę taką listę pytań, które już padły właśnie w tych epizodach. Dlatego zalecam wam w odcinkach właśnie z tej serii przejrzeć opisy ich i tam zobaczycie, znajdziecie w ogóle listę pytań, albo odpowiedzi na pytania, które już padły, których udzieliłem. Tak w ogóle jakby takie ostrzeżenie przed tym, że napisaliście pytanie i czekacie nie wiadomo ile na ich odpowiedź. A tak naprawdę w ogóle już dawno nie odpowiedziałem. I na początek to było tyle, więc zaczynajmy odcinek. Wczoraj obejrzałem odcinek właśnie nowy u Kusiego odnośnie wyjazdu do Brazylii. Odnośnie tego, że chcę złapać właśnie tego Herakrosa i zrobić dla was odcinek. Stworzył właśnie wobec tego też tak jakby program, gdzie możecie w ogóle jego podróż wspierać pieniężnie, albo w ogóle jakby wspomóc jego jakby fundusze, żeby ten jakby wyjazd zrealizować. Stworzyć film i tak dalej, i tak dalej. Jednakże, od jakiegoś czasu, może być chyba 2 albo 3 miesiące temu, też takie coś wtrąciłem, ale z takim jakby może być nikłym skutkiem. Z tego względu, że jest to jakby takie wsparcie poprzez Patronite'a, a Patronite wymaga płatności miesięcznej. Jest to dla niektórych w ogóle tak jakby, no jest to problem. Dlatego chciałbym w ogóle jakby zrealizować na tej samej stronie, co zrobił Kushi, taki sam w ogóle program odnośnie wyjazdu właśnie do tej Brazylii, żeby zapłacić tego Heracrossa. Ewentualnie, jeżeli na tym samym paśmie jest, co Corsola, to również i Corsole. Zanim w ogóle przystąpimy do jakby realizacji tego projektu, chciałbym wiedzieć, ile z was, czy w ogóle znalazły się takie osoby, które wsparłyby mnie właśnie funduszami wobec tego projektu, wobec projektu wyjazdu do Brazylii. Jeśli się uda zebrać w tym samym czasie co Kushi, to wtedy nawiążę w ogóle z nim jakby taką kooperację, o ile się uda, o ile w ogóle wyrazi zgodę, żebyśmy wybrali się do tej Brazylii wspólnie. Ale to wszystko od was zależy. Ja będę w ogóle jakby ten program, jakby ten projekt od siebie też jakby jakoś jakby oszczędzał kasę na to, żeby zrealizować we własnym zakresie również te fundusze. Jednak większość w ogóle tego projektu musi być sfinansowana przez właśnie no was. Nie chcę w ogóle tutaj unikać tego słowa, z tego względu, że no w tej chwili nie dysponuję takimi w ogóle jakby funduszami, żeby zrealizować to we własnym zakresie. Tym bardziej wyjazd do USA, czy też innych krajów, gdzie znajdują się właśnie Pokémony regionalne. Więc taka właśnie dla was prośba. Napiszę w ogóle w komentarzu informację, kto wspomógłby właśnie ten wyjazd i ilość w ogóle lajków czy komentarzy będzie mi sugerowało, czy ten w ogóle projekt, który stworzę, miałby w ogóle jakiś sens. Bo nie chcę robić projektu, który w ogóle nie miałby w ogóle realizacji i jakby sensu bytu. Także liczę na was. Jeśli się nie uda, to zrezygnuję. Może będzie większe grono was, które wspomoże mnie, nawet, nie wiem, 5 złotymi, które pomogą właśnie mi uzbierać tą daną kwotę. Póki co proszę taką wstępną jakby analizę tego, że czy się w ogóle to uda. Pierwszą informacją właśnie w tym odcinku nie jest pytanie, jednakże chciałem w ogóle wtrącić to, co powiedział właśnie Kushi w odcinku z GPS i spoofingiem. Chciałem w ogóle tego tematu uniknąć z tego względu, że informujemy dzięki temu graczy, którzy grają właśnie na tym fake GPS-ie i chciałem w ogóle tak długo uniknąć tego tematu, bo gracze przeważnie właśnie z takim jakby kontem w ogóle, z taką aplikacją, która w ogóle wymusza zmianę jakby położenia GPS, korzysta właśnie z lepszych telefonów i oni aktualizują właśnie aplikację Android. I właśnie każda jakby aplikacja, w sensie każda aktualizacja Androida, odpocząwszy bodajże wersji 5.0.1, ma możliwość update'u do wyższej, jakby do wyższej formy, do wyższej wersji. I każda wyższa wersja jest pozbawiona właśnie tej opcji już spoofingu. I chciałem w ogóle, żeby wszystkie osoby te się nacięły na to i nie mogły dalej jakby, no, oszukiwać w tej grze. Ale jak już Kushi o tym nadmienił, więc też jakby pozwolił mi opowiedzieć o tym w ogóle temacie właśnie również i moim odcinku. Większość starych telefonów jeszcze pracuje na tych starych modelach, starych wersjach Androida. Więc Google jakby, nie wiem czy współpraca z Niantic, czy tylko samo przez siebie,
stworzyło dla niektórych wersji telefonów aktualizację do nowszego oprogramowania. Przypuśćmy, w ogóle w wersji 5.0.1 była aktualizacja do 6.0.2, albo do 6.0.1, albo do 6.0, albo do w ogóle od strony w ogóle 6.0 do 7.1. I w tym przypadku w ogóle u mnie jest telefon właśnie Lenovo Moto G4 i u mnie już od czerwca było zapewnienie, że ten telefon otrzyma właśnie aktualizację do Nougata, do wersji 7.0.1. czy tam 7.0.2, w tej chwili nie pamiętam dokładnie. I w tej chwili taką wersję mam. I właśnie te nowe aktualizacje mają blokadę właśnie tego spoofingu. Dla osób, które sądziły, że właśnie po tych update'ach, po tych aktualizacjach Androida dojdzie do momentu, gdzie skończy się era właśnie spooferów, cheaterów, oszustów, no i wtedy muszę was zmartwić, bo będziemy musieli jeszcze sporo poczekać, zanim do tego dojdzie. Żeby to zadziałało, Niantic musiałby stworzyć dodatkowy mod do swojej aplikacji, do Pokémon Go, który blokuje właśnie możliwość zmiany położenia przez właśnie ten system właśnie, subsystem właśnie w Androidzie. Jak to Kushi wtrącił, jeśli Niantic nie zareaguje, no to będziemy musieli czekać co najmniej 2-3 lata, aż to ten w ogóle program wejdzie w życie. Z tego tytułu, że mam już 3 kamienie dodatkowe ewolucji, zapytałem was na Facebooku, jakiego kolejnego kamienia użyć w kolejnym odcinku. Powielały się 2 odpowiedzi. King's Rock i Upgrade. Jednak Upgrade zdominował wasze komentarze, więc w tym odcinku ewoluujemy właśnie Porygona na Porygona 2. Jest to w ogóle ciekawa ewolucja, z tego względu, że jego pierwszy atak, bodajże Hide and Power, może mieć różne właśnie jakby opcje, w sensie różnego typu może być. Sprawdzimy w ogóle, jak będzie w moim przypadku. Jest ewolucja. Jak się składał? Jestem ciekaw w ogóle, czy będzie taki jakby dobry na gyma, czy będziemy w ogóle nim atakować. I Hyper Beam i Hidden Power jest duchowy? W miarę okej CP, można powerupować. Oczywiście nie przy tym w ogóle takim stanie, ale będziemy się nim bawić. Hyper Beam, czyli wersja do atakowania, jak najbardziej. Chciałem w ogóle go podbić do wartości co najmniej 2000 CP, z tego względu, żeby pokazać go ludziom na gymie i żeby w ogóle się liczył tam. Z tego względu, że on posiada dużo HP, w miarę w ogóle oczekiwań. No i co w ogóle więcej powiedzieć? No ciekawa opcja. Bardzo ciekawa opcja. Będziemy się nim bawić. Dostałem od was całą masę komentarzy odnośnie jak nazwać naszą grupę na Facebooku. Mnóstwo razy powielało się Snorlaxy Trydondaya, Tyranitarki Trydondaya, Pokémony Traja, Pokeświry Traja, to jest w ogóle ciekawe i mi się bardzo podoba, Drużyna Traja, Wataha Traja, Gang Poketraj. Najciekawsza w ogóle opcją jest Łysolki, samo Łysolki, tym bardziej, że w okienku, w sensie w ogóle na awatarze jest Voldemort, który też jest łysy. Okej, okay. Tyranitary Traja, Larvitary Traja, Pokoleni i na końcu w ogóle doczytałem komentarz Arcydiusa i nazwa grupy Skytery Traja. Ale na serio to nie rób grupy tylko dla osób, które oglądają Pokémony, a dla widzów. Powiedz tego, to pytanie, czy ta sugestia, jak się ma do tego kanału, z tego względu, że w tej chwili na moim kanale dominują właśnie jakby odcinki z Pokémonów, a odcinki z horrorów, czy też inne właśnie z innych gier mają bardzo nikłą oglądalność, więc chciałem w ogóle stworzyć grupę dla osób, które będzie się udzielało czynnie, będzie pomagało lub w ogóle wspierało się nawzajem odpowiedziami, pytaniami, czy też również mógłbym wyciągnąć pytania właśnie stamtąd do kolejnych odcinków Q&A. Dodatkowo, jeżeli coś wyjdzie ciekawego, nowego lub sugestia będzie jakaś nowa, w ogóle jakaś, nie wiem, teoria, to będziemy wspólnie właśnie tam to realizować. I chciałem w ogóle z was zapytać, w ogóle zrobię taką ankietę. W jednym z komentarzy właśnie pod tym odcinkiem będzie link do ankiety, gdzie będzie mogli w ogóle dać swój głos na jedną z 3 nazw, które wybraliście wśród właśnie tych komentarzy. I dopiero wtedy zdecydujemy właśnie, jaką nazwę dać dla naszej grupy. Chciałbym, żeby nastąpiło to jak najszybciej, z tego względu, że wiem, że jakby kotłuje wam się w głowie wiele pomysłów, wiele teorii i chcielibyście w ogóle się z nimi podzielić, a nie tylko w ogóle przez wiadomości na fanpage'u. Kolejne Pokémony, które chciałbym w ogóle zrealizować, ewoluować w tym odcinku, chciałbym, żeby były te, które przydadzą mi się w kolejnych walkach właśnie na gymach, które, no, prowadzę codziennie. Mnóstwo osób, które widzi mnie nieraz w Wrocławiu, wie, że codziennie walczę na tych gymach.
I no, jakby nie patrzycie, revivalu mi niesamowicie w ogóle brakuje. Tak samo ich potek. Więc kolejnym będzie matchup. I w ogóle w jego przypadku ewolucję oczywiście wcześniej miałem, bo skończyłem oczywiście generację pierwszą Pokémon. I w pierwszej wersji miałem niesamowicie słabe ataki. Więc przydały mi się w ogóle matchup z lepszymi atakami, żeby walczyć przeciwko Blissey czy też Snorlaxowi. Jest to mój drugi matchup na koncie. Trochę mu zeszło. Jest! Najlepszy moveset! Super, ekstra! Tego można parerepować. Mamy 2,5 klocka, dobra, zmarnujemy na niego. Świetnie. Jest matchup z najlepszym movesetem. Ekstra! Dobra pasta z poprzedniego odcinka wciąż trwa. Nox TV, z jego jajka wykluwa się Pox literka Unknown czy jakaś tak. Artur Biela. Mam pytanie, czy można wykluć Unknowna z jajka? W jednym odcinku pokazywałem właśnie wam listę Pokémonów, które da się w tej chwili wykluć z jajek nowych, z pierwszej i drugiej generacji, i wśród nich nie ma Unknowna. Unknown w tej chwili jest najbardziej rzadkim Pokémonem właśnie w grze. Bardziej rzadkim niż Larvitar czy nawet Tyranitar, którego widzicie wielokrotnie właśnie na gymach. Unknowna znaleźć, złapać jest w ogóle niesamowicie trudno. I właśnie jakby tym się blokuje, tym się w ogóle może być broni Niantic wśród graczy, którzy szybko zdobędą listę Pokémonów właśnie z drugiej generacji. Czyli wszystkie tam 84 czy 6, które w tej chwili są dostępne. Plus dodatkowo te 26 opcji właśnie Unknowna. Śmiem twierdzić, że nawet do czwartej generacji, jak wprowadzą do Pokémon Go, nie będzie żadnej osoby, która znajdzie wszystkie właśnie modele tego Pokémona. Ale zobaczymy. Z jajek 5-kilometrowych często bardzo wykluwa się Phanpy, dlatego w tej chwili mam aż 100 cukierków właśnie do tego Pokemona, więc jednego możemy zewoluować w tym odcinku, a kolejnego w kolejnym. Mam nadzieję, że będzie fajny zestaw w ogóle ataków, bo chciałem w ogóle jego wkładać dosyć często właśnie na gymy. Nie wiem w ogóle, jaką wartość ma w tej chwili CP, ale mam nadzieję, że będzie rzędu 1400-1600, nie pamiętam dokładnie, ale jest to nowy wpis do Pokédexu, bo niektóre osoby w ogóle wtrąciły, że słyszy wpis do Pokédexu. I Heavy Slam, bardzo dobry drugi atak, tackle, szybki, ekstra. Drugi powinien być chyba mocniejszy, ale sprawdźmy. No z tego co tutaj podają, nie jest to dobry moveset. No troszeczkę się zawiodłem, chociaż sądziłem, że Heavy Slam w tej chwili byłby ok. Maćko 1607. Hej Traj, jak sądzisz wstrzymać się jeszcze z cukierkami, bo eventu jak nie było, tak nie ma. Jak zwróciłeś uwagę, stworzyłem właśnie w tej chwili odcinek z ewolucji z nowych Pokémonów, które lepszy exp dałyby mi właśnie przy tym podwójnym expie właśnie evencie. Jednak przerywam ciszę i mówię od razu, że dosyć czekania. W tej chwili chcę zapomnieć totalnie właśnie o tej informacji Save Candies i grać normalnie właśnie jakby nie było tej informacji w ogóle. To co się będzie działo w tej chwili, to najbliższy event, jaki w ogóle może być wprowadzony do Pokémon GO, to na Wielkanoc. Co w nim będzie? Nie wiadomo. Mnóstwo osób właśnie spekuluje, że będzie podwójny exp, jednak przez to, że dawno nie było. Podwójny exp event był jeszcze przed właśnie Halloween, więc mnóstwo osób spodziewa się, że właśnie w tej chwili właśnie w Wielkanoc będzie podwójny exp. Kto chce czekać, niech czeka. Ja w tej chwili ewolucję takich lepszych Pokémonów w tej chwili realizuję, a wszystkie PJ i tak dalej poczekam do Wielkanocy. Dawno nie widziałem ewolucji właśnie Drowsy. Tylko, że ten będzie właśnie, ten mi się wykluczy się z jaja, więc zrobimy ewolucję Drowsy. Bardzo dawno widziałem Hypno. Bardzo dawno. Bardzo dobry do ataki. Pierwszy defensywny, drugi atakujący. Czyli takie misz-masz w jego przypadku. Amanda Shadowleaf. Ja używam Poké Evolution i tam się nie trzeba logować. Też dostanę wtedy bana. Bartekos. Traj Pocket Log jest bezpieczny, bo używam go, jest świetne. W obu przypadkach, jeżeli te aplikacje nie wymagają logowania poprzez właśnie wasze konto do ich w ogóle aplikacji, nie ma możliwości, że otrzyma się wasze bana. Tym bardziej Pocket Log, bo Pocket Log działa bardziej na zasadzie nakładki na ekran, a nie wkrada się właśnie jakby systemy i tak dalej właśnie naszej gry. Więc są w pełni bezpieczne, jeżeli nie wymaga logowania. Może powiedzieć, że Twitch GPS też jest nakładką, ale on ingeruje w systemy właśnie Androida, więc nie ma wytłumaczenia. Więc są w pełni bezpieczne, jeżeli nie wymaga logowania. Shellder teraz ewoluujemy.
Mam w tej chwili bardzo mało, z tego względu, że usunąłem już tego Pokemona swojego właśnie z 51 IV i chciałem uzyskać właśnie z Blizzarda właśnie kolejnego Cloystera. Drugi atak, proszę Blizzard. Avanlash, czyli taki defensywny bardziej. Jeśli Jim jest na poziomie 10 z mojego teamu, to czy mogę wywalić z najsłabszego poka, na przykład moje Blissey mam 91 IV, z najlepszymi atakami, z jakiegoś słabego poka? Powiedzcie tego, to jest w tej chwili, to pytanie jest natury moralnej. Czy dobrze się czujesz, wywalając Pokemona innej osoby, która też walczyła na tym gymie, żeby być tam, w tym miejscu, walczyła z innymi Pokemonami, jakby marnowała revive, marnowała w ogóle te potki, i czy ty czujesz się z tym dobrze, właśnie wywalając Pokemona innej osoby? Mnóstwo osób, w ogóle może być mnóstwo grup na Facebooku, jest jakby takiego zdania, że to jest chamskie zachowanie. I podzielam w pełni to zdanie. Wszystko zależy od osoby właśnie, która to wykonuje. Jeśli czujesz się spoko z tym, że wywalisz kogoś lub zapytasz się tej osoby, dzisiaj nawet taką sytuację miałem właśnie, gdzie zapytałem się osoby, która właśnie była na samym dole tego gymu i czy mogę rozwalić tego Pokemona, bo mam lepszego i chcę w ogóle zdobyć więcej coinów właśnie z gyma. Wszystko zależy od sfery moralnej w tej kwestii. I kolejna ewolucja, może Magby się teraz uda odpowiednio ewoluować. Dwa ataki, proszę, ognistych. Takie do atakowania. Bo tu nie ma w ogóle co liczyć na defensywę. Przy tak marnym CP. W końcu siadło! Najlepsze ataki! I to było tyle w tym odcinku. Zachęcam do lajkowania, do subskrypcji, do zadawania więcej pytań i udzielania się właśnie w tej ankiecie, której wcześniej nadmieniłem odnośnie nazwy grupy. Pytanie kolejne. W komentarzu będzie, jaki kamień ewolucji kolejny wybrać do kolejnego odcinka. Od was zależy. Czy Metal Coat, czy też King's Rock. Do zobaczenia i heja!